Hej ekipa, witam was Staniu, witam was ponownie, Sons of Valhalla, witam was serdecznie, gdzie będziemy znowu grabić, walczyć i plądrować, a może trochę nawet ratować. Oczywiście ratowanie, bierzemy tutaj pod uwagę naszą małżonkę, naszą kochaną. A póki co, zobaczmy czy uda nam się dzisiaj przejść tą pierwszą mapę, bo przyznaję, troszkę mnie zatrzymały te pierwsze ataki, ale chyba już teraz będzie coraz lepiej. Na to liczę. Pamiętamy, zatrzymaliśmy się w miejscu, gdzie mamy już poziom zdobyty tutaj. Mamy wiatrak, uzupełnienie wyposażenie trzeba, wojaków też mamy, ale tam dalej jest niebezpiecznie. Tutaj trzeba by pomyśleć nad jakimiś mechami albo ulepszeniami. Tą wieżę, żeby nie paliła się tak z... To naprawdę to można by naprawić. Ja wiem, troszkę wydatek jest, ale w sumie mam surowce, mam wszystko. Po co ma się to palić? Nie chcemy, żeby to się paliło. Natomiast słuchajcie, no to my tutaj już mamy ulepszone i tutaj była sugestia, żeby zbudować albo maszynę obleżnicze, albo kowala. Kowal podobno jest dobry dla rozwalania struktur, ale dodatkowo jeszcze pozwala na ulepszenie wyposażenia, więc zbudujmy kowala. Dodatkowo ja sobie tutaj strzelców ulepszę. Zwiększa szybkość zasięg ataku. Jak widzicie, rybki wszędzie są ulepszane, więc oczywiście rybki wydajemy, żeby zasięg i celność w ogóle. Koszary. No i tutaj trzeba zainwestować 1100 tarcze dla piechurów. Tarcze dla piechurów są wymagane. No będziemy nad tym rozkminiać, żeby to wszystko ogarnąć. Fajnie by było. Na pewno będzie to ciekawe dla nas przedsięwzięcie. Natomiast tutaj, co mamy tutaj? Kowal. Strzała. Max ilość 3x4, czyli możemy sobie ulepszyć. Tutaj możemy ulepszyć. Zaawansowane szkolenie. Zwiększa szybkość ataku. Dla kowala chyba, punkt wytrzymałości tutaj, kowal bojowy, zadaje dużo uszkodzeń budynków i bram, a czyli mamy jednak. Strzała zapalona zablokowana, oszczep. Tutaj widzicie nowe zabawki, które możemy, ale na razie tego nie chcę, tam będzie zaraz, czuję, że jest atak. Więc tutaj sobie odblokujemy. Koszary. Ale ciągle mnie tutaj, 1100 słuchajcie, potrzebuję 1100, żeby to ogarnąć, więc na razie lecę. Broń się tutaj, bo wiem, że to jest jakaś walka. Albo była, a kasa się zgadza. Tak jest, był najazd, próba najazdu. No tutaj tych wojaków, kurczę, jakie mają zasięg typy. Smutek. Nic tu więcej nie mogę. Jest wojownik kolejny, fajnie, niech tutaj się pilnuje. Mogę to ulepszyć jakoś? Nie mogę. Max tu jest, mam. I tutaj była pomysł, co weźmiemy, jakiego woja. Myśliwego, doświadczony i bardzo szybki łucznik. Piroman zdaje duże ilości obrażeń. Ja bym finalnie chciał piromana, ale piroman zdąży. Poczekajcie, bo tutaj coś się dzieje. A, idą wojaki. A ja pamiętam, mamy runę, słuchajcie, leczenia. Czyli jak skończy się najazd, nasi wracają i się będą leczyć. Przynajmniej tak jest, taka jest runa. Więc to jest super. Nie, to nie jest akurat ta runa. To jest akurat ta runa. Zawsze co 8% to jest 8%. A my tu przy okazji kasę zgarniamy. Idą, próbują kolejni. Spokojnie. A my bierzemy tych tarczowników chcemy. Tylko zastanawiam się, czy ja dopiero tarczowników dostanę nowych. Prawdopodobnie. Prawdopodobnie tak. Czyli jak to odblokuję, to oni dopiero wtedy. Ale widzicie, dostawa przyjechała. Teraz może bym tego rybaka tu ulepszył, bo zawsze to jest to jedzenie dla nas. Naprawa, chata, ulepsz, tak jest, tu mam wyższy tier. Czy ciebie mogę ulepszyć? Za 600. Za 600 będę mógł cię ulepszyć, no to super. Dlaczego wybrałem podwójne rybki zamiast urozmaicenie? Na ulepszenia. Zwłaszcza, że tutaj, jak przejdziemy sobie w ten element, walki nie ma. Tutaj, słuchajcie, mamy sprzedawanie żywności. Sprzedaj 50 sztuk żywności w tej lokacji. No to jest super. Piroman, no to właśnie według mnie tutaj zawsze mogę sprzedać. Sprzedaj, 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 sprzedaj. Czy ja kupuję? Właśnie kupiłem masę rybek. Nie ten guzik. Nie wiem, czy się zwróci w jakikolwiek sposób teraz mi to. Nie mam pojęcia. Ale jak widzicie, nie jest źle zlamiłem, co?
Nie mogę tego ulepszyć, mogę go naprawić. No cóż, tak też bywa, słuchajcie. Tak też bywa. No ale właśnie, czy dostaliście tarczę? Nie widzę raczej, żeby dostali tarczę. Czyli tylko kolejni, prawda, powiem, szkoleni. Kolejne szkolenie tylko to pozwoli. Tak, chata rybaka. Tą ulepszamy. I tą też bym chciał ulepszyć. O, proszę. Drewno jest tylko jednorazowe. Na ulepszenie potrzebne danych domów. A rybki cały czas. Dodatkowo rybki właśnie sprzedajemy, więc... Produkcja według mnie słusznie przyjęta, że to jest bardziej istotne, niżeli urozmaicenie czegokolwiek. Więc tutaj mamy dalej ulepszenie. O, jest. Piechur starczą. No właśnie. No właśnie, dwóch... poczekajcie, da się anulować? Bo chciałem sobie... No... 17, akurat. 17 do 20. No tam jakiś najazd próbują. Znowu trzeba będzie sprzedawać, żeby ulepszać. Ci tarczy już są. Dobrze. Słuchajcie, to biorę sobie tego piromana. I zobaczymy, jak on zadziała. Piroman. Jak on będzie pracował? Jestem tego ciekaw. O, idzie akurat opcja. Zobaczymy, piroman. Piroman coś tu zrobi ciekawego. Aha, piroman podpala pola. Wow, a to mi zadaje jakieś wrażenie? Mi osobiście nie. Mamy podpalane strzały i tutaj płonie ten obszar. Interesujące, wiecie co? Tutaj myślę, że można by iść już na nich. Shield wall. Shield wall, tak jak najbardziej. I tu jak ktoś będzie próbował... Próbuję zaatakować. Attack! A wy gdzieście tam poszli? Nie wiem. Próbujemy. Gdzie tam ci polecieli? Halko! Obudzili się teraz? Okej, lecimy! Lecimy! Dobrze, trzymać! Rzuceni są, no słuchajcie, trzyma się i to się tam pali! Ładnie! Okej. Poczekajcie. Ciach, ciach, ładnie czyści. Ale tak. Niech wycofać, niech łucznicy się tym zajmą. No nie, właśnie, teraz ich wyciągnąłem troszkę. Dobrze. Ale tutaj widzę, potrzebujemy coś więcej. Brakuje, więc lepiej troszkę oczyścić atmosferę. Ale piroman świetnie na to wychodzi. Okej. Wycofać się. 19. W sumie to ja nie straciłem dużo. Zawsze ich tam troszkę... Utrzymaj pozycję. Troszkę ich tam skupnąłem, teraz się nasi wyleczą, a ja... Zupełnie wyposażenie to też istotne. Idą do nas, super. A ja po prostu wezmę teraz gospodarstwa. Przedać wszystko. Nie ma rybek. Nie ma rybek. Przenosimy się do właściwej lokacji. Kurczę, no i teraz się zaczyna robić bardzo interesująco, jak widzicie. I teraz tego kowala bym chciał tutaj. Czy mogę kowala zrekrutować? Potrzebuję 3 sloty. Tak myślałem. Tak myślałem. To jest to, 150 rybek, no ale to rybki szybko wskoczą. Chcę koszary ulepszyć dla naszych tutaj. Tutaj 3 poziomy, 350, no to dawać tam więcej rybek. Szybciej z tymi rybami. Ile można. Dalej biesiadny już nie mogę ulepszyć, ale to mogę ulepszyć. To 100 ulepszę. Nie wiem, czy akurat mi to będzie aż tak potrzebne. Chcę zobaczyć to. 350. No gdzie te rybki, jak są potrzebne? Chyba za dużo rybek wziąłem. A, próbujemy jeszcze raz podjazd. Uuu, i runę nam przynieśli. Miło. Miło, dziękujemy. Ło, ile boja. Haha. Okej, okay. Unik, unik. No, piroman, słuchajcie. Jest ładnie, ciach, nie, ciach. Nadal nie umiem z tym strzelać, szczerze powiem. Hej, co jest? Aha, nie ta ręka. Odświeżające pchnięcie, podwójny atak będzie mógł przywrócić twoją energię. Uuu, dobra, biorę.
I tu mam kolejną zieloną runę. Czas zupełnie garnków smoły minus 20. Garnki smoły? Tego chyba nie mamy. To chyba nie jest jako dla nas. A niech będzie. Sądzę, słuchajcie, że trzeba tutaj ruszyć do ataku. Bo musimy sobie, no niestety na kowala musimy sobie robić miejsce, tak? Okej, dawaj. Dawaj, niech się palą. Niech płoną. Okej, może nie tak ambitnie. Nie wiem, czy mogę tak wycelować. Tam nic nie zrobię. O, zdjąłem, haha. Dobrze, ale widzę, że łucznicy tam nam robią kuku. Trzeba pilnować tego. 19. O jak, wyczajone. Dobrze, pilnować tam. Nasi się pilnują, widzę. Nie ma z tym żadnego problemu. Podpalanie murów pięknie działa, okazuje się. 17. Okej, okay. Jeszcze tutaj jest typek. Już, czysto. Jeszcze jakbym, kurczę, nie chcę specjalnie jakoś tracić ludzi. Ale piroman jest świetny, kurczę, teraz jak patrzę. Wow, cios w głowę, haha. Nawet nie myślałem, że to tak pięknie zdejmuje. O, słuchajcie. Wycofować się. Wycofujemy się, przegrupować się. Tak jest. Otrzymać teraz tak. Oni teraz tu przyjdą. Okej, okay, działa. Działa ci. Okej, okay, tutaj. Pięknie. Teraz do ataku. Łuczników wytłukliśmy. Okej. Okay. Unik. Kurczę, nie mam leczenia. Najgorzej. Najgorzej. Muszę uzupełnić zapasy. Dobrze, niech oni tam robią, a ja się szybko przenoszę i idę po kowala. Bo chyba jest taka opcja teraz. Tak jest, kowal się rekrutuje. Okej, zapalające strzała, jak najbardziej. Zwiększa szybkość zasięg i tutaj ulepszamy. Jak widzicie, sporo weszło teraz tych ulepszeń, bardzo fajnie. I lecimy z powrotem do walki. Mam nadzieję, że nasi tam dzielnie walczą. Wow, nawet nieźle. Co tu mam? Magiczne zakręcie. Cięcie, atak, lekki atak będzie zdawać więcej obrażeń. O, spoko. A, muszę się nauczyć. Tu jest tarcza. Aha, aha, tutaj ładnie na strzały mi wszystko robią. Okej, okay, słuchajcie. Cofać się. Cofać się. Bo ekipa łuczników sama została. I mamy kowala. I młot, patrzcie, jak walnie, no. Jak to będzie to? To teraz możemy iść. Mamy już pana z młotem. To już będzie ciekawie. Hej. Słaniam. Dawaj go. Hej, dawaj. Staram się osłaniać, ale no, brama ma sens. Chodzi, że tak. Staminy trochę tracę, ale spoko, damy radę. Zaraz mury padną. Będzie dobrze. Yeah, padło. Ciach. Jedziemy ich. Jedziemy ich. Mamy to. Koniec rekrutacji. Yeah, jak wjechaliśmy. I mamy kufer. Super, co to mamy?
kurczę, jakieś runa dodatkowa. Super energia? Nie. Atletyka. Tak, chciała dać więcej energii. A wiecie co? Trochę takie średnie mi się wydaje. I padło. Padła osada. Mamy to. Wiem, że teraz przejmujemy. Ha! Przejmujemy kolejną osadę. Oj, to mi się podoba! I właśnie to jest to. Trzeba było dobrze się wtrybić na początku. Mamy jeszcze skrzynia. Zupełniamy wyposażenia. Ej, pięknie. I teraz tak, tu wojaków zdecydowanie tak. Koszary. Sala biesienia. Ulepszamy kolejny tier już. Tutaj lecimy łucznika. Koszary już starczą. Trzeba 30, no to już jest. O, piesek przyleciał fajnie. Próbują. Mam 5. Tam jakiś jeden typek leci naleźć na nas. Tym się zajmiemy za chwilę. Widzicie, sporo teraz do roboty mamy. Zaawansowane szkolenie też chcemy ulepszyć. Ale wiecie, co się najlepiej opłaca teraz dla nas? Dla nas się teraz najbardziej opłaca skoczyć, wrócić do początku. I niestety okazuje się, że opłaci się najbardziej dla nas, jeżeli się nie mylę, zrujnować to. I w tym miejscu postawić rybaka na przykład. O, buduj rybaka. Dlaczego? Bo rybak daje nam kasę. Cały czas ulepszenia, kasa. A skoro tam mam, zanim wojaki stąd przyjdą, to ja wolę mieć większą produkcję żywności, którą finalnie tak mocno będziemy później teraz sprzedawać. To samo się tyczy tutaj. To wywal. Ja wiem, że to ulepszenia tracimy. Znaczy w sumie nawet nie wiem, jak to tracimy bardzo. Ale finalnie mi się wydaje, że nie bardzo. Możecie mi ewentualnie zasugerować, czy jak to napisać, czy faktycznie tracimy, czy nie tracimy, jak to jest z tym wygląda. Ale no dla mnie tutaj biznes jest konkretny, zdecydowanie. I mamy tak, to ulepszone. A mogę się przegrupować. Jednego drwala mamy cały czas niezmiennie. Tutaj się szkolimy, punkty wytrzymałości jak najbardziej podbijamy. O, zapalający strzał jak najbardziej też. Za chwilę skoczymy dalej. Nie mówcie mi, że mój kowal padł, mam nadzieję, że nie. Tutaj mogę coś zbudować, na przykład tutaj właśnie mogę zbudować maszyny, ale maszyny bym chciał teraz zbudować. Więc chciałbym się przenieść na razie i spróbować sprzedać jedzenie. Nie, nie mamy jedzenia. Nie mamy nic. Wejdź do gospodarstwa, sprzedaj żywność. Mogę tylko jednego, tak? Maksymalnie. Sprzedajemy. Poczekamy teraz na ulepszenie, ale chcę się przejść dalej, słuchajcie. Się uspokoiło. Na razie. Idzie jakiś pojedynczy typek. Niech idzie. Próbuję. Ej, na solówkę. A, dostałem. Okej. Ładnie tarczę używa. To trzeba mu przyznać. Ale teraz mu nie wyszło. No, zdecydowanie już mu teraz nie wychodzi. Już, moje. Otwieramy kufel i zielony, żelazny szelc. Na niemice będą budować więcej zdrowia. Okej. Okay. Może być. Ładnie. No i tutaj, słuchajcie, zaczyna się kraina. Dosyć mocno spopielona. I jacyś łucznicy sam.
że widzę, nie chcą mnie bardzo tutaj na swoich terytorium. Dobra, to przyjdziemy tu innym razem. Skoro tak, najpierw zbierzemy siły. Wejdź brama. Ale słuchajcie, aha, to jest brama, dobra, rozumiem. To trzeba będzie ulepszyć. Tak jest. I tak, 25 sądzę, że styknie. Patrzcie jak się łowi. O, jak ładnie tu robi. No jednak leczenie naszych jednostek to jest potężna moc. 2 na 3, 2 na 3. Też mamy 2 na 3 na 2 na 3. Musimy ulepszyć budynek. Wysiady. Jeszcze. Tu, żebym z tego 120 monet muszę mieć. Dobra, to będę zbierał na 120 monet. 220 to finalnie potrzebujemy. To tutaj bym chciał ten warsztat. I kowala. Więc tam finalnie też mógłbym to wywalić. Nie potrzeba mi więcej. I tam finalnie na początku samym. Ja sobie przyjrzę się, czy będzie ten kowal już wywalony, czy nie. Niszczę ten budynek. Nie, żadnych zwrotów nie ma. To już mogę potwierdzić. Żadnych, dosłownie żadnych zwrotów nie ma. To co mamy, to jest nasze. Chata rybaka. Oczywiście, że chata rybaka. Ekonomia to podstawa. Zwłaszcza u wikingów. I mamy to. Tu maksymalnie co mogę osiągnąć, to osiągnąłem. Sala biesiadna to samo tutaj. Mogłem zawsze tutaj żyć, ale to te. Dobrze, słuchajcie. To trzeba tylko tak uzupełnić wyposażenie. Skoczę sobie teraz, sprzedam trochę rybki. Okej, tam 2200 ma być. Za 600 finalnie. No to jest dobrze. I to już bym mógł ulepszyć rogu bramy. Pojedynczy. Co tu się stało? Halo, dlaczego to zaczął płonąć? Nie wiem. Kosem pozwolić niż się mam więcej strzał. Okej. Obrażenie max zdrowie mi wcześniej nie kumuluje się. Tego w ogóle garnki smoły. Strzały plus 2. Nie wiem co lepsze. Dlaczego tu? Coś się tu stało? Dziwne. Podejrzane wręcz. Nie, nasz piroman zaszalał? Może. Dobra, odblokujemy maksymalny tier tarbi siadnej. Już mamy wszystko jasne. Tutaj nic nie mogę ulepszyć więcej. Mogę ewentualnie szczerców. Ulepszenie budynku. Pyk, macie. 128 drewna. To będziemy zrobić. A póki co... 2 na 3. Jednego strzelce. Już jakiś tam atak próbują. No kasa. Teraz to jest, widzę, mocno kasa jest potrzebna. 128. Mamy tarana. To będzie 5. Katapulta jest dobra, widziałem na piechotę, a ja chciałbym tarana, żeby zrobili. Tutaj jest ulepszenie i to. O, a, tylko to są za monety. O, dobrze, zobaczyłem. Słuchajcie, to jest za monety. No właśnie. A no właśnie, to jest za monety, co mnie bardzo nie cieszy. Tutaj nic więcej nie mam do odblokowania? Aż dziw. Że nic więcej tu nie było do odblokowania? To trochę smutne. Jak się zrobi tylko to. To są technologie. Zdecydowanie chcemy uderzyć na atak.
110. 110 monet. Oj, to dużo. Koszary, najwyższy tier. No i ładnie. Ładnie się to prezentuje. Teraz to ma sens. Piechu już tarczą. Skoro już mamy taran, możemy cisnąć. To niech tylko taran się zacznie, skończy robić. Wyruszamy, słuchajcie. Okej, oczywiście tutaj. A no właśnie, bo jak rusznicy podjęli. Jak się ładnie pali. No pięknie się, gościu, palisz. Bardzo mi się to spodobało. Okej, dużo tych typów. Co to ma być we mnie? Co to ma być? Ja się pytam. Chyba się pomyliliście. Nie wiem, jak długo ten teran się będzie robił. Okej, za chwilę, słuchajcie. To jak się teran zrobi, to tu wrócimy. Mamy naszego tarana. I co ciekawe, możemy osobiście też taranem popychać go. Mamy naszego tarana. I co jest fajne, też mogę, słuchajcie, pomóc przy pchaniu tego taranu, czy będzie szybszy atak. Ale spoko, opuść taran. Opuść, mówię. Dobrze. Tutaj mamy już ładnie, słuchajcie, podbijamy te statystyki, żeby nasi wojacy byli naprawdę przygotowani. Tylko rybki. Troszkę sprzedam rybek i teraz nie wiem, czy żałować, czy nie. Chyba nie. Mimo wszystko 34 na 35, prawie wszystko mam, co chcę. Ostatnie tarcze, ale patrzcie, że piechur z tarczą to jest dwóch. Tak samo jak ognisty to już jest dwóch, to nie jest jedna. Więc czasami może mieć lepiej mimo wszystko jedną, ale no cóż, tak to bywa. Czekam na jakieś tu jeszcze możliwość ulepszenia te rybki, fajnie było. Tutaj mamy ulepszone strzały już na full. Żywotność nie chcę podbijać, bo to jest spoko, ale jeszcze nie tu. Natomiast ja chciałbym podbić tą żywotność ich w tym miejscu, czyli 600 rybek. Jeszcze mamy zaawansowane technologie, tutaj mamy, więc szybkość ataku, a nie, żywotność ja bym chciał podbić, bo to jednak według mnie żywotność ma moc, a my idzie atak, nie ma problemu, no niech idzie. Idzie jakiś dwóch typów, ale za chwilę, słuchajcie, za chwilę wyruszymy ambitnie, po nocy, z tym co mam, że jestem przygotowany. Jak najbardziej. No ładnie, ładnie to idzie, słuchajcie. Ładnie ich tutaj czyścimy. O nie! Jak? Widzieliście to? Ale jak? No to mnie tutaj rozwalili konkretnie. Ha! Ha! Ah, so we meet again, Thord Olafsson. I'll give you one more. No to jestem załamany. No, jestem smutny, przyznaję, w tego miejsca. Wymaga energia minus 30. Kosz drewna. A nie, to może się przydać na później. To się pozbędę, bo nie wiem, o co chodzi. Macie z tą smołem. Take care of yourself, Thord Olafsson. The Bifrost will bring you back. Tak, no przyznaję, no nie tak miało to wyglądać. Od głupiej strzały, takiej banalnej, dostałem wręcz. No dobrze. Skoro tak, stawiacie rzecz. Ej, a dlaczego? Ha. Bo typy ewidentnie. Ewidentnie typek nas tutaj łoi. I to są mocne strzały już w tym miejscu. To nie są już w ogóle takie podstawowe. Piroman jest, gościa z młotem nie widzę, więc gościa z młotem trzeba zrekrutować, dlatego tak spadło tu. Gościu z młotem, tu jesteś. Tutaj mógłbym cię ulepszyć, ale ja chcę ulepszyć finalnie naszych wojaków. Tutaj mamy 600 rybek. Kurczę, tu już mamy max, tu już 600 rybek. Więcej tarczowników. I tu będzie komplet. Teraz mogę ulepszyć pana z młotem. Wydaje mi się, że w porządku będzie wtedy. Jak myślę, tutaj są. Aha, tu już są nasze ulepszenia. Tam są jego. Dobra. Czyli rybki. Tak jak powiedziałem, rybki są bardzo, bardzo istotne. I sądzę, że
Możemy ruszyć. Oni się za nim zbiorą. Trochę im to zajmie. I idziemy. Wy się trzymajcie. Odjazd robimy. Pilnujcie się mnie. Panie z młotem. Pilnuj się. Atakujemy. Nie ma litości już, słuchajcie, nie ma litości. Jedziemy. Koniec. Chodzimy, oni też mieli tarana, co ciekawe. A, jest smoła, pięknie się pali. Wow, pięknie, haha. Pięknie zestawienie. Piękne zestawienie po prostu, słuchajcie. Pięknie się palą. Ale po prostu bardziej próbują nas czymś tam. Co to mam? Przygwożdżenie. Włócznia będzie zdawać większe obrażenie. Tylko nie mam włócznia, ale to będzie w to miejsce, wiemy gdzie. Trzeba ich. Zatrzymali naszych. Lecimy dalej. A! Nie ma. Mamy ich. Łodziejemy. Łodziejemy ich. Tutaj taran się przebija przez masło. Ja! O nie, znowu! Nie, znowu nie padł! Kurczę, jeden cios. To minusowe życie nas chyba jednak boli. Fajne obrażenia, ale... Chyba się muszę tej runy pozbyć. Powiem szczerze, bo ta runa mnie bardziej... Nie wiem. Aj, dobra, pozbędę się tego. Bo włóczni finalnie i tak nie mam. Take care of yourself, Thorodol. Tak, tak. Kurczę. Czasami za bardzo ambitnie człowiek podejdzie i... Ach. Lecimy. Muszę bardziej uważać na siebie. Po prostu gram na trudniejszym trybie, tak? Okej, widzę, że chyba obrywamy. Tam nas rozwalają, co mi się wydaje. Pokonano ognistego, czyli pokonaliśmy bossa, dobrze. Dobra, mamy to. Pokonaliśmy ich tam. Okej, atakuj. Ej. A nie ma. Halo, co to we mnie za strzelanie? Nie ma we mnie. Przejmujemy, słuchajcie. Kolejny teren przejęty. A tam jeszcze ktoś jest. O, skubany. Jeszcze tutaj się gdzieś kręcił. Ej, się ładnie palił. O, jak się ładnie palił. Przejmujemy terytoria. I tu mamy kolejną runę. Czym się kości. Strzały będą mogły zdawać obrażenia krytyczne. Obrażenia plus 200. O! Tego nie oddam. Nie ma opcji. Mamy, słuchajcie, kolejną bazę. Przejętą. Dobrze. Odbiliśmy. A tylko naprawy trzeba tutaj odpowiednio poczynić. I tutaj naprawa. Otwieramy kufer. Oj, kolejne posteruny. I to mnie cieszy. I to mnie rajcuje. Dobrze. Obóz w lesie. Sprzedawać drewno. A czy też mogę? Mogę magazyn, uzupełnić wyposażenie. Świetnie. Jak najbardziej tak. I mogę. Kolejnego piromana? Albo. Czy ja już. A nie, bo tu mam piromana. Teraz bym chciał łucznika, tak mi się. Albo. Medyk polowy leczy twoje jednostki podczas walki. Medyk polowy. Według mnie spoko. Według mnie spoko. Bo piroman. I tam mam ostatnie starcie. I to będzie coś. Ale zanim do tego dojdziemy, sprzedamy drzewo. Dodamy trochę tego drewna. Ile po ile jest drewno w ogóle? 50, tak samo. Okej. Okay. Jeszcze raz przejdę, czy nic nie przegapiłem. O! Naprawa. Wiesz.
odbudujemy sobie, nie wiem czy jest potrzeba, ale skoro nam pokazuje, no i fajnie, fajnie, podoba się. Tutaj możemy dalej rekrutować, wojów ulepszać, atak zwiększony, super, łucznik, życie zwiększone. Tu już nic, dobrze. Więc tu już nic nie możemy ulepszyć. Tu mogę ulepszyć. Zwiększa szybkość, zasięg ataku. Wytrzymałość. Tak ładnie wytrzymałość podskoczyła. Ale dajmy jeden poziom. No i kowal. Dajmy mu trochę. Ja nie chcę monet. Właśnie, już wiem na co miałem monety. Sala biesiadna. Liczba przywróconych punktów. Tak, to chciałem. Zdecydowanie to chciałem, bo dzięki temu mam większą możliwość przywracania sobie żywotności. 32 na 35. Co, tarczownika? Niech będzie tarczownik. 34 na 35. Trzymamy na dystans. No i dobrze, słuchajcie, mamy to. Rybki wprawdzie nie mam, ale już według mnie wszystko, co miałem, to odblokowałem. Podoba się. Tutaj już znowu jakieś podjazdy były. By the gods, Thorold Olafsson, our paths cross once again. So tell me, what brings you to beautiful England? Save your breath. You know why I'm here. You kidnapped my wife and murdered my father. I can see you are vindictive. Your anger probably leaves no room for a greeting among men of honor. You are not a man of honor. I ask you again, where is she? I must confess, I don't know. My job was to deliver her, and I did. I don't care what happened to her after that. Deliver? Who did you hand her over to? The answer would seal my death. Bear with me that I care about something in my life. Wait! It's a zwiał. Cykor! Wycofacie? Jesteśmy gotowi? Jak się wydaje. Jadą na nas. Jak ładnie palimy. Pięknie. Pięknie palić ich. Pięknie. To jest po prostu piękne. No i patrzcie, medyk z nimi łazi. Elegancko leczy ich cały czas. To teraz tylko taran sobie zrobić. Aha, tylko że ja widzicie, wydałem. Tylko właśnie ja wydałem. A tutaj ktoś siedzi na tej wieży. Alko? Co tu robisz? Follow me. No właśnie. To jest tak. Ulepszenie na full mamy zrobione. Tu full i tu full też. Tu swojej osoby nadal czekamy. Zapomniałem, że miałem taran zrobić. 5 ludzi potrzeba, tak? Zwiększa szybkość, zasięg ataku. Oblokuje kamień kępujący dla katapult. Fajne, ale na razie nas to nie interesuje. Pan tutaj, no to jest do ulepszenia budynek. To klepiemy. Chcę coś tu zbudować. Rybaka! Co ja mogę zbudować innego w tym momencie? Ale ładnie kuźnia świeci tutaj. Podoba mi się. Kowal. A trzeci poziom. Oddawać trzeci poziom. A co? Ale teraz już tak ładnie nie świeci, co? Już tak ładnie nie świeci nam. I już wydane rybki. I ulepszamy trzeci tier. No i teraz już ładnie świeci. Czy co, jak są ulepszenia, to wtedy świeci? Ciekawe. Może tak być. No ale słuchajcie, w takim razie lecimy. Lecimy tam sprawdzić możliwości. Tu już mamy drugi. No i teraz rybki 600. Czyli no dużo rybki trzeba teraz złowić, żeby być zadowolonym. O i tak. Dużo, dużo rybki. Ostatnie ulepszenia kowala, czyli mamy ulepszenie obrażeń, ulepszenia żywotności. Finito, słuchajcie, mamy to. Jeszcze tak jak powiedziałem, mogę sobie ulepszyć za złote monety strzały albo strzała zapalająca.
Fajnie, ale no to kosztuje z u nas, wiemy co, czyli złoto, ale w sumie jedną strzałę zapalającą, jakby może coś przydało się. Z jednej strony żywotność też by była przydatna, bo dla nas to jest właśnie, może jednak żywotność rozwinę, mogę to cofnąć? Mogę cofnąć, dobra, słuchajcie, spróbuję jednak żywotność naszą podbić, bo jednak to mnie najbardziej boli. Aha, 80 monet, czyli 20 monet brakuje do finalnego mega tutaj rozwinięcia. Natomiast słuchajcie, ja już w tym momencie w sumie nic nie mam do zrobienia oprócz tego, żeby zaatakować naszego przeciwnika. Natomiast sądzę, że patrząc po tym jak demo było, tam jeszcze jest potyczka z naszym przeciwnikiem, to nie są łatwe rzeczy, więc ja bym sobie to zostawił finalnie, ten najazd ostatni, na kolejny epizod. No i oczywiście polecimy dalej, mam nadzieję, że będziemy z tego robić po prostu całą serię, bo przejdziemy grę w całości, bo naprawdę mi się tutaj bardzo podoba. Natomiast jeżeli wam się podobało to spotkanie z Sons of Valhalla, podobał wam się sposób, w jakim ja dzisiaj to wszystko ogrywałem, to oczywiście nie zapominajcie o swojej aktywności. Pamiętajcie o łapkowaniu, polecaniu, komentowaniu. Grał dla was Staniu. Na razie, hej!